Promocja nietypowej książki odbyła się wczoraj w Gołdapskim Domu Kultury. Nietypowej, ponieważ napisanej przez burmistrza Gołdapi Marek Miros wspólnie z profesorem Wojciechem Łukowskim, socjologiem z Uniwersytetu Warszawskiego, przez prawie 2 lata tworzyli publikację pod tytułem Marek Miros, burmistrz Gołdapi, czyli Wójta się nie bójta. Książka składa się z 2 głównych części. Pierwsza to wywiad rzeka, druga to zbiór wspomnień, przemyśleń i refleksji. Obejmuje zarówno dzieciństwo i okres dorastania w Warszawie, jak i późniejsze życie w Gołdapi wraz z 24-letnią pracą burmistrza i wątkami z życia prywatnego. Dodatkowo opatrzona jest licznymi zdjęciami, także bardzo osobistymi, z rodzinnych albumów. Burmistrz śmieje się, że mimo iż powstała książka, o nim celebrytą się nie czuje. Jestem pewien, że ludzie po jej przeczytaniu nadal będą podawali mi rękę, podkreśla. To nie jest powieść, to nie jest science fiction, to jest faktografia. Z mojego życia, z życia gołdapskiego samorządu i z życia polskiego samorządu, z życia polityki, również ogólnopolskiej, geopolityki i również moje osobiste wspomnienia, miszmasz. To jest taka wiwisekcja mojej osoby, mojej pracy zawodowej, mojego 30-lecia w Warszawie, 30-lecia w Gołdapi, kontaktów moich bardzo rozbudowanych. O wielu rzeczach oczywiście nie napisałem. Mam wiedzę samorządową dosyć dużą, a o pewnych sprawach nie napisałem, bo by się nie zmieściło. O pewnych sprawach nie napisałem, bo ja nie jestem tabloidem, który zajmuje się pogrążaniem moich koleżanek i kolegów w jakichś kłopotach. Po tej książce jestem przekonany, ludzie będą mi podawali ręce i będziemy nadal przyjaciółmi i kolegami. Nie ma tam żadnej sensacji. Na pytanie, czy powstanie kolejna publikacja, burmistrz odpowiada z uśmiechem, że tego nie jest w stanie przewidzieć. Jeszcze 2 lata temu pomysł napisania tej książki był wręcz kosmiczny, więc kto wie, dodaje. Gdyby pani mnie 2 lata temu zapytała, czy ja napiszę książkę, to bym się miło do pani uśmiechnął i bym powiedział, że to jest pytanie trochę księżycowe. Nie potrafię powiedzieć, ja nie jestem pisarzem. Natomiast posługuję się, mam wrażenie, jakąś poprawną polszczyzną. Nie można mówić ani tak, ani nie, bo nie potrafię powiedzieć. Zobaczymy, co się będzie działo z tą książką.